W Radia 5 Rafał Czoper, który tak w zasadzie to całkiem niedawno wrócił z Igrzysk w Rio de Janeiro. Witam, gratuluję. Witam serdecznie. Tak, niedawno w środę wróciłem do Polski. E, I jak to wyglądało wszystko? E, sam powrót czy sam, sam, samo powitanie? to chyba najbardziej no, intrygujące, po... bo portale społecznościowe pękały wręcz od twoich zdjęć i tych osób, które ci kibicowały. Wsparcie się liczy? W sporcie? Jak najbardziej. Już będąc tam w Rio, cały czas miałem, dostawałem bardzo dużo wiadomości na Facebooku, bardzo dużo prywatnych wiadomości. Naprawdę to się bardzo liczyło, bardzo mi to pomogło. A już sam powrót tutaj, jak zobaczyłem właśnie władze gminy, władze miasta Białego Stoku na lotnisku, to naprawdę byłem w szoku. Łeska była? Ja rzadko kiedy płaczę. Raczej chyba nie. Kiedy kończysz budowę? Bo twoje naczelne, chyba tak widzę, hasło to droga do sukcesu jest ciągle w budowie. Kiedyś będzie skończona? To tak jak hasło właśnie brzmi, chyba raczej nie. Cały, cały czas chcę coś nowego osiągać. Na pewno najbliższym celem to będą Mistrzostwa Europy w przyszłym roku. Jeżeli chodzi o tenisa, jak to się zaczęło? Sam tenis. Ja grałem już jako. Osoba zdrowa jeszcze przed wypadkiem samochodowym, który miałem, a później, właśnie będąc na rehabilitacji w szpitalu, ktoś przyjechał do mnie z Faru, Fundacji Aktywnej Rehabilitacji i powiedział, właśnie, że jest coś takiego jak tenis na wózkach. Spróbowałem, no i później jakoś to poleciało. Jak wyglądają treningi? Yy, treningi u mnie wyglądają bardzo różnie, jeżeli chodzi o takie przygotowanie bezpośrednie, jakie miałem teraz przez ostatnie pół roku praktycznie. No to było tego bardzo dużo to jest mniej więcej 7 godzin dziennie treningu. 7 godzin dziennie. Codziennie? Codzie... Znaczy codziennie, sześć dni w tygodniu, raczej bardzo dużo. Ostatni czas był bardzo ciężki, jeżeli chodzi o przygotowanie. I siłowo, i wytrzymałościowo, tak? Tak, oczywiście. Z... Z... I zajęcia na siłowni, zajęcia na stadionie, na sali gimnastycznej, plus oczywiście przy stołach. To oczywiście y... igrzyska paraolimpijskie w Rio, finał, ale po drodze jeszcze mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo i jeszcze raz mnóstwo y... nagród, pucharów, y... medali. Ćwiczysz i grasz i zdobywasz to, co chcesz. No, może nie do końca to, co chcę. Było, mogłoby być jeszcze troszeczkę lepiej, ale tak, nie jest źle. Mam już po drodze wicemistrzostwo świata, mistrzostwo Europy, wielokrotne mistrz, mistrzostwo Polski, czyli jest tego sporo. Paraolimpiada, olimpiada dla osób niepełnosprawnych. Rozmawialiście o swoich ułomnościach, rozmawialiście o swoich treningach. Wygra, przegrałeś z kim? Przegrałem z Francuzem Fabianem Mirantem, aktualnym numerem jeden na świecie, aktualnym mistrzem świata i aktualnym mistrzem Europy. Przyjaźń y, jakaś się zawiązała pomimo przegranej? Między nim może nie jest to jakaś wielka przyjaźń, ale na pewno nie żywię do niego żadnej urazy. Y, w sporcie, jak to y, bywa w życiu, różnie się układają te wyniki, y, ta walka, rywalizacja. Y, no, a właśnie, współpracujecie ze sobą? Tak, jak najbardziej. My jako kadra polski współpracujemy właśnie z kadrą. Serbii głównie, bo to jest największa współpraca i od niedawna zawiązaliśmy też współpracę z kadrą Chorwacji. Najbliższe plany to Mistrzostwa Europy, tak? A później? Znaczy nie, najbliższe plany to jeszcze w tym roku mamy drużynowe Mistrzostwa Polski jakoś w listopadzie i 9 września, 9 grudnia indywidualne Mistrzostwa Polski. Zaczynamy od, od czego, jeżeli chodzi o takie treningi, o, o, o psychikę po wypadku? Z moją psychiką chyba było okej, okay, nie miałem takiego czegoś jak jakieś załamanie czy coś takiego, nie miałem w tym żadnego problemu. A ludzie dookoła? Jak ważni? Raczej, jakbym miał określić to procentowo, to 99% ludzi to są ci sami znajomi, i tak dalej, niż ci, co byli przed. A jakaś rada dla tych, którzy mają taki problem? Jak najbardziej, żeby coś z tym robić, żeby nie siedzieć w domu, wychodzić. Im więcej jest aktywności fizycznej, tym jest tylko wszystko na plus. Tylko tenis, czy coś jeszcze, jakieś inne zainteresowania? Jeżeli chodzi o mnie, tak? Znaczy, jeżeli chodzi o takie typowo sportowe zainteresowania, no to głównie tenis. Nie, nie każdy sport też mógłbym uprawiać teraz. Ale to nic tak, jak mówię. Lubiłem przed wypadkiem, a teraz z, z łatwością, może nie z łatwością, ale mogę konkurować też ze zdrowymi ludźmi. Gram też czasami właśnie w turniejach ze zdrowymi, też z, niektóre, z sukcesami. Plany na następne 5-10 lat? Złoto? W, tak, złoto. Olimpijskie. W Tokio to byłoby byłoby spełnianie marzenia na pewno. Kolejnego. Ile pracy musiałbyś w to włożyć, jak myślisz? To ja myślę, że. Tyle, co było teraz, to się więcej nie da zrobić, no bo naprawdę to, co mieliśmy teraz ostatnie te przygotowania pół roku, szczególnie te trzy miesiące teraz, nie da się chyba więcej nic zrobić. Mieliśmy naprawdę i super zaplecze przygotowawcze, finansowe, pod każdym względem było wszystko naprawdę jak najbardziej dobrze. To gdzie to złoto? No, może, troch, może troszeczkę w mojej głowie. Ja wyjeżdżając do Rio byłem pewien tego, że jestem dobrze przygotowany, jeżeli chodzi o sam tenis, o grę i tak dalej. Bałem się po prostu bardziej chyba o głowę, co może się stać właśnie dlatego, że będę pierwszy raz na tak dużej imprezie, bo, bo to było, była naprawdę bardzo duża impreza. I rzeczywiście była blokada? Nie, nie było właśnie. Od pierwszego meczu zagrało, zacząłem grać super, wszystko szło naprawdę jak spłatka, aż do aż do meczu finałowego. A co w głowie to srebro zmieniło? Na pewno jeszcze dodało mi pewności siebie, jeżeli chodzi o grę. To czego życzyć na następne 2, 3, 5, 10 lat? Wreszcie pokonania Francuza, chyba. Mocne słowa. Dziękuję serdecznie. Rafał Czuper, srebrny medalista paraolimpijskich Igrzysk Rio de Janeiro 2016. To tego życzymy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.